Łódź. Czwarte co do wielkości i jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Jego unikatowy charakter tworzą zrewitalizowane kamienice oraz budowle pofabryczne połączone z kompleksami utrzymanymi w nowoczesnym stylu. To właśnie te niekonwencjonalne aranżacje architektoniczne tworzą niepowtarzalną atmosferę miasta, która inspiruje i napędza do działania. Nic więc w tym dziwnego, że Łódź stanowi wyróżniający się ośrodek akademicki w Polsce. Jednak czym byłaby ogromna aglomeracja bez ludzi? Miasto tworzą także jego mieszkańcy, chętni do działania i nie bojący się wyzwań. W tym duchu na Politechnice Łódzkiej utworzony został pierwszy w Europie i drugi poza Stanami Zjednoczonymi Student Chapter of the American Chemical Society Rubber Division. Studenci zrzeszeni w ramach stowarzyszenia realizują różnorodne projekty z zakresu produkcji i przetwórstwa gumy, odpowiadając jednocześnie na bieżące potrzeby stawiane przez przemysł. Spektrum prowadzonych badań jest bardzo szerokie, od gumowych kompozytów ceramizujących przez powlekane materiały tekstylne o zwiększonej odporności chemicznej, dodatek różnorodnych nanocząstek i określenie ich wpływu na właściwości kompozytów polimerowych, opracowanie wielofunkcyjnych, hybrydowych pigmentów o obniżonej toksyczności, niekonwencjonalne systemy sieciowania bazujące na związkach siarkoorganicznych, recykling miału gumowego czy dodatek substancji naturalnych pozwalających na kontrolowanie czasu życia produktu. Członkowie Student Chapter of the American Chemical Society Rubber Division prezentowali wyniki swoich badań na rozmaitych międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. w Warszawie, Lwowie, Palermo, Budapeszcie i Tokio. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi mieli również okazję zorganizowania seminarium w Niemczech w siedzibie firmy Trinseo, gdzie wraz z jej pracownikami dyskutowali na temat realizowanych projektów. Student Chapter of the American Chemical Society, Rubber Division.